jesteśmy przed następnym spotkaniem, bardzo trudnym, bo nie dość, że gramy na wyjeździe, to jeszcze gramy z rozpędzoną drużyną, która zdobywa dużo bramek, prawie najwięcej w naszej lidze, ma ciekawych zawodników i na pewno nie jedziemy tam na pożarcie, tylko jedziemy też coś ugrać dla siebie i wszystko będziemy robić, żeby to były 3 punkty. Po zajęciach się okaże, czy będą w 100% gotowi do gry, bo tylko tacy zawodnicy nas interesują, bo tak jak wspomniałem, bardzo ciężkie spotkanie i na tyle jeszcze mamy w kim wybierać, że ci, którzy nie będą zdolni, po prostu sobie odpoczną i nie pojadą z nami, a dostaną szansę następnie, ale jeśli chodzi o personalia, to jeszcze za wcześnie dokładnie mówić na te tematy. My razem studiowaliśmy, byliśmy w jednej grupie, byliśmy na jednym piętrze, niejedną imprezę zaliczyliśmy razem, wyjazdy tak samo i nie tylko te za czasów studenckich, ale nawet jak byliśmy trenerami, to razem zdarzyło nam się mieszkać w jednym pokoju, no i na pewno się znamy. Ja się z tego cieszę, że Stoko jest trenerem w Ekstraklasie. Powiem jeszcze tak, że 2 razy nawet ja proponowałem jemu rolę drugiego trenera i między innymi też przychodząc do Korony. Przedzwoniłem do niego, ale wybrał inaczej, bo był w Warszawie, był trenerem młodej Ekstraklasy i widocznie dobrze wybrał, bo teraz przychodzi czas, żebyśmy stanęli po 2 innych stronach. Każdy jakiś tam pozytywny element działa na zawodnika, na mniej doświadczonego, ale i na tych bardziej doświadczonych również. Natomiast tak naprawdę to jest to, co jest treścią naszego zawodu, więc ja z tego nie robię żadnego high life. Jestem jednym z elementów drużyny i czy w takim wymiarze czasowym, czy w innym, no staram się udowadniać, że i miejsce w drużynie, czy w kadrze zespołu mi się należy i że przede wszystkim no, moje przyjście do Korony Kielce to nie jest odcinanie kuponów, tylko w tym czy w tamtym tej drużynie mogę się jeszcze przydać albo przysłużyć. Z pogodą się nie dyskutuje, jest jaka jest, a my gramy w takiej pogodzie, jaka jest danego dnia i o danej godzinie. Ciężko powiedzieć. Myślę, że raczej boiska suche to jest pogoda dla piłkarzy i dla kibiców też, bo wtedy można na pewno zrobić więcej ciekawszych akcji niż w takich warunkach, jak graliśmy ostatnio. Chociaż nieźle to nam wychodziło, trzeba przyznać, zwłaszcza w drugiej połowie.